Gdy będziemy mieli olimpijskie złoto w Paryżu, szanse są duże, bo nasi siatkarze to faworyci turnieju, którzy od lat wzbudzają największe zainteresowanie polskich kibiców. Złoto na Mistrzostwach Europy zobowiązuje, a to z Igrzysk Olimpijskich było i jest niespełnionym marzeniem wielu naszych utytułowanych siatkarzy. Przed nami jednak długa droga, która rozpocznie się już w maju. Polacy zmierzą się z Ukrainą w Sosnowcu. O nastroje w drużynie pytała dziś Karolina Komada. Już 16 maja trybuny ArcelorMittal Parku wypełnią się kibicami. To wtedy reprezentacja Polski w siatkówce rozpocznie swoją drogę do Igrzysk Olimpijskich. Pierwszym przeciwnikiem w drodze po złoto będzie Ukraina. Jest to drużyna nieobliczalna, która potrafi wygrać z bardzo mocnymi przeciwnikami, więc to taki będzie rywal na początek tego sezonu bardzo wymagający, bo ci zawodnicy grają ze sobą właśnie na co dzień, natomiast nasza reprezentacja, wiemy doskonale, że najlepsi zawodnicy grają w różnych klubach, grają poza granicami kraju, czy to Japonia, czy Włochy, więc też ci nasi zawodnicy będą potrzebowali troszeczkę czasu na takie zgranie, na powrót do tego poziomu reprezentacyjnego z zeszłego sezonu. W zeszłym roku po wygranej w Sosnowcu z Niemcami 3-2 otworzyliśmy sobie furtkę do Mistrzostw Europy i Ligi Narodów, dzięki której na koncie mamy podwójne zwycięstwo. Jak przyznaje prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, drużyna lubi wracać do miejsc, w których odniosła sukces. Oprócz nowości hali zaplecza, tego, że wszyscy się czują tutaj dobrze, to kibice, bo przecież zawsze kibice na Śląsku i Zagłębiu byli uznawani za najlepszych kibiców, to tutaj rozgrywały się często najważniejsze zawody i tutaj często były największe sukcesy polskiego sportu. Także myślę, że to też jest jednym z najważniejszych elementów, które powoduje, że reprezentacje Polski chcą grać w tym regionie. Dodatkowych wrażeń sportowych mają dostarczyć nie tylko drużyny koszykarskie czy siatkarskie, ale także nowinki technologiczne. Szykujemy się do nowego przedsięwzięcia polegającego na montażu ekranu LED, który, tak jak mamy Cube na stadionie zimowym, który sprawia, że można zbliżyć na twarz zawodnika, można dokonać powtórki. Tak samo będzie tutaj możliwość na hali sportowej. Będziemy mogli zobaczyć pot, łzy, uśmiech, grymas na twarzy. Będziemy mogli być jeszcze bliżej tego całego wydarzenia. A okazji do gry na boiskach Zagłębiowskiego Parku Sportowego będzie więcej. Polski Związek Piłki Siatkowej rozpoczął stałą współpracę z Obiektem, dzięki której mecze towarzyskie czy też oficjalne reprezentacje młodzieżowych będą mogły być rozgrywane na boiskach w Sosnowcu.